25 lat wolności, z czego blisko 20 lat sprawuję funkcję prezydenta w naszym mieście. No i tu możemy sobie powiedzieć, że sprawdza się chyba taka teoria, że długoletnie, długofalowe planowanie daje dopiero określony efekt, ale nie chcę sobie przypisywać czy uzurpować zmiany wizerunku miasta, że jest to wyłącznie moja zasługa, że jest to zasługa tylko osób ze mną najbliżej współpracujących. Ja wyznaję zasadę, że jest to zasługa wielu mieszkańców naszego miasta, którzy pracowali na zmianę jego wizerunku, którzy przez lata opracowywali plany, dokumentacje, realizowali wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele przedsięwzięć kulturalnych. I chcę tu powiedzieć, że samorząd ma pewne uprawnienia stanowiące, te uprawnienia, z których korzysta, ale ma również uprawnienia koordynujące, uprawnienia inspirujące. I zacznę może od tego, że takim uprawnieniem inspirującym była m.in. lobbying na rzecz budowy mostu i obwodnicy. Historia budowy mostu wiąże się z uchwalonym w 1977 roku planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie potrzebę budowy zarówno przeprawy mostowej, jak i obwodnicy w tamtym opracowaniu dokumentacyjnym umieszczono. Moja poprzedniczka pani Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska od początku samorządu artykułowała potrzebę budowy takiego mostu i z chwilą przyjścia przeze mnie do pracy również zaczęliśmy lobować na rzecz budowy mostu i obwodnicy, która jest inwestycją Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad. Opracowaliśmy w pierwszej kadencji koncepcję budowy mostu i obwodnicy. Efekt tego wszystkich naszych starań był taki, że w 2008 roku ta inwestycja została oddana do użytku, a mam nadzieję, że jesienią tego roku będzie rozstrzygnięty przetarg na budowę drugiego etapu mostu i obwodnicy. W 1996 roku od zakładów azotowych przejęliśmy obiekty sportowe, halę, stadion. Obiekty, które wymagały, jeśli nie natychmiastowego remontu, tak jak hala, gdzie te cząstkowe remonty przedłużają jej żywotność, tak stadion kwalifikował się praktycznie do zamknięcia. Pojawiła się możliwość w ramach RPO oraz dodatkowym argumentem była możliwość stworzenia miejsca pobytowego dla jednej z drużyn na Euro 2012, że ten stadion został wybudowany, że przy tej okazji została zmodernizowana droga prowadzona przez Bochotnicę do Nałęczowa i druga od 17 do Nałęczowa. Środki na tamte inwestycje były środkami województwa lubelskiego. Budowa stadionu była dodatkowym argumentem do zabiegania o dofinansowanie modernizacji całego przedsięwzięcia pod nazwą budowa portu i pobrzeża Wisły łącznie z Kazimierzem Dolnym i Janowcem w ramach innowacyjnej gospodarki. No jak dzisiaj wygląda pobrzeże Wisły, jak dzisiaj wygląda port, no wystarczy przejść i zobaczyć, wystarczy przejść w weekendy, zobaczyć ile osób korzysta. W tamtym roku było to ponad 60 tysięcy osób, podobnie jak na akwaparku na stadionie. W zeszłym roku również tyle osób korzystało przez cały sezon. Kolejnym takim dużym przedsięwzięciem, a mam to w tej chwili w pamięci, ponieważ było 40-lecie Miejskiego Zakładu Komunikacji, była przebudowa całego taboru komunikacyjnego. Zakupiliśmy 21 autobusów, zmodernizowaliśmy zaplecze, biuro obsługi klienta, przystanki, jak również elektroniczna informacja na przystankach. Wybudowano zostało blisko 50 km sieci szerokopasmowego internetu, który ma szkielet tej sieci, który ma służyć prowajderom do tego, by usługi telekomunikacyjne i informatyczne były do nich dostarczane. Staramy się w tej chwili pozyskiwać tych operatorów. Już jest duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że... Kiedy będzie dostępny? Już jest dostępny. Już jest dostępny, już do tego. Natomiast my jako samorząd, czy po prostu pracując na sieci, nie możemy świadczyć usług komercyjnych. Natomiast
Kolejnym takim dużym przedsięwzięciem, którym możemy się szczycić, bo to największa inwestycja samorządowa jak do tej pory, jest Park Naukowo-Technologiczny. Park, gdzie jest oferta dla nauki, jest oferta dla biznesu, jest oferta do współpracy nauki z biznesem. I park, myślę, że za chwilę jeszcze porozmawiamy o parku, jest na pewno tą inwestycją, która będzie kreować nowe podmioty gospodarcze, która będzie kreować nowe technologie, która będzie kreować innowacyjność. Na pewno wszyscy pamiętamy, że pierwsze lata samorządu były ponoszone wydatki inwestycyjne i niektórzy mieszkańcy, niektórzy obserwatorzy naszych działań inwestycyjnych mówili, że te inwestycje nam gdzieś znikają. Były to inwestycje, które robiliśmy pod ziemią, infrastrukturalne. Staraliśmy się uzbrajać tereny, staraliśmy się uzbrajać drogi, staraliśmy się otwierać miasto na nowe rozwiązania komunikacyjne. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na wiele osiedli, na wiele dróg, to wszystkie, jeśli chodzi o naszą jurysdykcję, praktycznie wszystkie są zmodernizowane. Oczywiście zawsze jest potrzeba budowy dróg. W tej chwili budujemy ulicę Ceglaną i możliwość alternatywnej takiej wewnętrznej obwodnicy miasta chcielibyśmy zrealizować. Natomiast pozostałe drogi zostały budowane. Dużym przedsięwzięciem była rewitalizacja miasta. Tu przypomnę Park Solidarności, Skwer Niepodległości, szkoła podstawowa numer 2 i przedszkole numer 11 w ramach jednego przedsięwzięcia, również biblioteka i osiedle na Żulinkach. To przedsięwzięcie zaowocowało tym, że mieszkańcy mają dwie duże przestrzenie oddane do użytku, chętnie z nich korzystają. Pamiętamy wszyscy, że taką negatywną wizerunkiem naszego miasta był Manhattan, zlokalizowany w centrum naszego miasta. Budowa hali targowej i targowiska pozwoliła uporządkować handel targowiskowy. No, ja sądzę, że większość mieszkańców miasta zadowolona jest z takiego rozwiązania, chociaż miewam takie propozycje, żeby próbować dopuścić gdziekolwiek, powiedzmy, w mieście handel, po to, żeśmy wybudowali targowisko i halę, żeby tam drobni kupcy, handlowcy handlowali. Ale również były pewne działania w obszarach tak zwanych wydatków miękkich. No i tutaj powiem o kulturze. Naszym takim efektem jest festiwal Wszystkie Strony Świat. No, chyba ugruntował swoją pozycję w naszym mieście. Jest festiwal organowy, Przegląd Orkiestr Studentów. Są wszelkiego rodzaju zawody sportowe, które mają rangę mistrzostw polskie, tak jak wyścigi zamany, organizowane na rowerach górskich. Jeszcze jeśli chodzi o twarde wnioski, no tak chyba takim dużym akceptacją społeczną spotkały się termomodernizacja placówek oświatowych. 8 szkół i 5 przedszkoli. W roku bieżącym kontynuujemy pozostałe. No ale chyba żaden samorządowiec, nikt nie byłby zadowolony z tego, co zrobił, gdyby nie widział potrzeby tego, co należałoby zrobić w przyszłości. Największym wyzwaniem na lata 2014-2017 u nas to jest strategiczna inwestycja terytorialna na blisko 200 milionów złotych, czy ponad 200 milionów złotych, łącznie z Kazimierzem Dolnym, Janowcem, gminą Puławy i miastem Puławy, RZGW Warszawa i Zakładem Komunikacji Miejskiej. No tu ubolewam, że Junk wycofał się z tego dużego przedsięwzięcia, natomiast my chcielibyśmy w ramach tej inwestycji wyregulować ten odcinek Wisły pomiędzy Janowcem a Puławami, który pozwoliłby na jej żeglowność. RZGW Warszawa byłoby inwestorem na tym odcinku. W tej chwili zabiegają oni o fundusze państwowe na udziały własne. Drugim takim dużym wyzwaniem jest rewitalizacja dalej terenów, bo mamy takie potrzeby i tu mając na względzie zarówno potrzeby te kubaturowe, potrzeby zagospodarowania enklaw terenowych, no jest opracowana dokumentacja do chemika.
jest koncepcja błoni, które powinny zmaterializować się w ramach rewitalizacji tego obszaru. Marynki będą prawdopodobnie do sprzedaży, bo w czwartek bodajże byli u mnie, był pani dyrektor z Instytutu Pszczelnictwa, która sygnalizowała, że Instytut przymierza się do sprzedaży. I tu nieważne, kto jest właścicielem, kto może być inwestorem, natomiast jeżeli będzie objęty programem rewitalizacji, może być ten tu realizowany. Myślimy o hali sportowej, teren jest zarezerwowany, z tym, że musi tutaj znaleźć się również inwestor zewnętrzny, który zechciałby, może nie inwestor zewnętrzny, ale środki zewnętrzne, które wspomogłyby tę inwestycję i to w różnej formie. Może być to właśnie inwestor zewnętrzny, mogą być to fundusze, które pozwolą nam na zrealizowanie tej inwestycji. Opracowujemy miejski, taki program miejskiego obszaru funkcjonalnego i on będzie między innymi obejmował modernizację Starego Mostu na Wiśle. Tu musimy to zrobić. Dokumentacja na Dom Chemika, to już wspomniałem, i potrzeba modernizacji tego obiektu. Duże przedsięwzięcie, ponad 20 milionów, no sądzę, że około 25 milionów złotych. Budowa hali minimum 60 milionów złotych. To musimy również taką decyzję podjąć i rozstrzygnąć, bo będą na pewno dyskusje na ten temat, czy zostawiać starą, czy starą należałoby sprzedać, a tylko wybudować nową. Stara wymaga dużego remontu. Remontu, który będzie opiewał na kwotę około 15 milionów złotych według kosztorysów sprzed 2 lat. No to myślę, że to może być nawet wyższa kwota. I pozostaje pytanie, czy jest sens tą starą właśnie ułomną halę w ten sposób remontować. 12 maja bodajże podpisałem z zarządem strefy ekonomicznej umowę i my mamy niewiele. My mamy, jeśli chodzi o miasto, mamy tak park naukowo-technologiczny, około 6 hektarów terenów na ulicy Profeckiej, które przygotowujemy do przetargu. Będą prawdopodobnie w miesiącu wrześniu wystawione na przetarg, ale troszeczkę państwo opóźnia się, jeżeli chodzi o pomoc publiczną. Od 1 lipca nie mamy rozporządzeń, które regulowałyby zasady pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zostały przedłużone o pół roku. No w tej chwili wszyscy czekamy na to, bo to mogłoby być jakimś, powiedzmy, impulsem dla przedsiębiorców. No, Puławy są takim miastem szczególnym, że my w zarządzie publicznym nie mamy za dużo terenów. Takie tereny to jest ponad 10 hektarów. Jest to około 5 hektarów na Wólce Profeckiej i około 4 hektarów na Piaskach Włosowickich. Pozostałe tereny są terenami rozdrobnionymi. Zakłady azotowe mają dużą ofertę dla strefy ekonomicznej, bo jest to około 100 hektarów, ale całym gospodarzem tego terenu są zakłady azotowe i strefa ekonomiczna, która oferuje to przedsiębiorcom, a wiem, że zakłady azotowe same zainteresowane są również inwestowaniem w tej strefie, żeby mieć możliwość dostępu do ulg. Czy po tylu latach obecności w polityce dalej jest Pana ona pociągająca, czy może czuje Pan jeszcze lekkie znużenie? Bo to jednak 20 lat. Najlepszym weryfikatorem tego, co ktoś robi, to są wyborcy. I do nich należy słowo takie, które powinno, czy programy, które są przedstawiane przez prezydenta, jego zaplecze, są programami akceptowalnymi przez ludzi, czy nie. Natomiast tutaj Pan wspomniał o polityce. Ja nie postrzegam siebie jako polityka, ja bardziej postrzegam siebie jako samorządowca. Samorządowca, bym powiedział, bardziej nastawionego na gospodarkę. No, z wykształcenia jestem inżynierem, bardziej bliskie mi są takie przedsięwzięcia o charakterze inżynierskim. Ja pracowałem również w biurze projektów, jestem z zawodu budowlańcem i wydaje mi się, że jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne, możliwości realizacji inwestycji, no, mam ku temu jakieś tam przygotowanie zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, no ja startuję zawsze z ugrupowania obywatelskiego, które jest stowarzyszeniem, nie zajmuje się ono polityką. Jest oczywiście o
o nachyleniu prawicowym, natomiast współpracowaliśmy w różnych konfiguracjach, jeśli chodzi o miasto, i każda koalicja w mieście była koalicją dla miasta, ale nie przeciw komuś czy dla kogoś. Była po prostu koalicją dla miasta i myślę, że każdy koalicjant, który współpracował z PSPP, może odnieść takie wrażenie, że ten okres współpracy był współpracą taką, że po czterech latach coś w mieście pozostało z danej koalicji. Internauci oczekują, że praktycznie po wybudowaniu taka powierzchnia na drugi dzień powinna być wypełniona lokatorami. Nie, nie jest to idea parku naukowo-technologicznego. Ja myślę, że tu chyba najlepszą odpowiedzią jest studium wykonalności, a studium wykonalności jest takie, że w 2016 roku powinniśmy uzyskać to maksymalne wypełnienie. Ja myślę, że to około 90%, bo 10% powinno być tego nieruchomego. A jak pan sądzi, ile na dzisiaj jest wynajęte powierzchnie? Nie mam pojęcia. Z ostatnio podpisaną umową 50%. Około 15 firm w tej chwili. Mhm. Największa firma, która podpisała umowę w ostatnich dniach, obejmuje 1300 metrów kwadratowych. Firma, która w tej chwili chce zatrudnić 15 do 20 osób. Mhm. Osób wysoko kwalifikowanych, zgłoszone jest w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale również współpracują oni z uczelniami, że oprócz tego naboru zgłoszonego w pośrednictwie pracy, chcą oni dodatkowe egzaminy przeprowadzać, czy te osoby będą mogły u nich pracować. Chodzi tutaj o badanie sztucznej kości, produkcję tej sztucznej kości i tutaj jest związane właśnie z tymi usługami medycznymi. Chcemy, żeby w Parku Naukowo-Technologicznym funkcjonowało około 10 jednostek badawczych. I to chyba jest taki nasz cel, do którego będziemy dążyli. Tym bardziej, że w nowej perspektywie, na nową perspektywę mamy możliwości takie, że możemy uzyskać od 30 do 80 milionów złotych na prace badawcze, ale to nie my powinniśmy te pieniądze zagospodarowywać, to powinny zagospodarować podmioty, które zajmują się badaniami, wdrożeniami i być może produkcją, oczywiście tą produkcją, która mieści się w granicach Parku Naukowo-Technologicznego, że nie może ona zdominować, powiedzmy, całej powierzchni. I całą ideą parku jest to, że powinien być on kreatorem przedsiębiorczości, a nie powinien być przedsiębiorstwem samym w sobie. Bo jeżeli byłby przedsiębiorstwem samym w sobie, to my możemy na drugi dzień ogłosić wynajęcie powierzchni w stosunkowo niskich cenach, bo tam nie są duże koszty i będziemy mieli park wypełniony. Natomiast ideą parku powinno być to, że badania naukowe, które, no być może nawet tak jak Instytut Nawodów Sztucznych ma takie badania, które są za drobne, czy wyniki badań za drobne dla zakładów azotowych, ale są doskonałe do wdrożenia przez drobnego przedsiębiorcę. I to powinno materializować się tym, że przedsiębiorca powinien te badania wdrażać do produkcji, że powinien na bazie tych badań innowacyjną produkcję realizować. Zaprzeczam, jeśli chodzi o tego typu informacje, które krążą. Ale wrócę do historii miasteczka, bo trzeba sobie powiedzieć, że chyba ci, którzy są jego przeciwnikami, no najwięcej mają zastrzeżeń do dróg wojewódzkich. To jest ulica Zielona, może przedłużenie Zielonej, Kazimierska, Wostowicka. Tylko wróciłbym do tego okresu, kiedy jeszcze nie było miasteczka. Czy pamiętamy, jakie były zastoje wody na ulicy Kazimierskiej? Po kolana, połamane chodniki, brak kanalizacji deszczowej. I jeżeli, czy była możliwość lewoskrętu? Ile było tam kolizji, wypadków z wypadkami śmiertelnymi czy osobami rannymi? I teraz podam statystykę, która była opracowana po wdrożeniu tego, czy uruchomieniu miasteczka. Jeżeli ilość kolizji spadła o 26%, ilość wypadków spadła o 76%, a ilość osób rannych o 84,2%. To sądzę, że ci, którzy wnioskują o rozbiórkę miasteczka holenderskiego, tęsknią za tym, żeby
ta ilość wypadków miała miejsce. Jeżeli weźmiemy statystyki krajowe, około 30% wypadków śmiertelnych, czy w ogóle w Polsce, to jest wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Prędkość 40 km na godzinę chyba jest tą prędkością w mieście na tyle wystarczającą, że potrafimy się przemieścić do Kazimierza, jest ruch płynny. No, są również tego typu głosy, że blokowany jest ruch, brak możliwości karetek. A po co jest środkowy pas? Po to, żeby osoby korzystające z ruchu, jeżeli jedzie pojazd uprzywilejowany, uciekały na ten środkowy pas. A poprzednio jak było? Jeśli chcieliśmy lewoskręt w ulicę Lipową czy ulicę Kaznowskiego, to kolejka była praktycznie pod ulicą Głęboką. I ja uważam, że miasteczko holenderskie spełniło swoją rolę, spełniają. Natomiast jeżeli chodzi o szybsze skomunikowanie czy szybsze przemieszczenie samochodów w stronę Kazimierza, no to jest to ból przede wszystkim zewnętrznych użytkowników, sporadycznie lokalnych, a jeśli zewnętrzni są tak bardzo zainteresowani szybszym przemieszczeniem się do Kazimierza, to nasz budżet jest otwarty na dofinansowanie budowy ulicy Ceglanej czy ulicy Kopernika, które mogą być wewnętrznymi obwodnicami miasta i to realizować. Dementuję te plotki, jeśli chodzi o rozebranie miasteczka holenderskiego.